Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii Zagrajmy w Sword and Sandals 3 Solo Ultratus. Poprzednio przechodziliśmy dalej, to co nam pozostało. Oczywiście nie było żadnego problemu, gdyż nabraliśmy ponownego rozpędu. Poziom 57, do końca oczywiście można sprawdzić ile jeszcze brakuje, tutaj widać niedługo będzie 58, a wtedy jeszcze jeden i będzie można pokonywać bossa Barda. Tutaj jak widzicie, Bard to rzadki boss, ogólnie celtycki śpiewak i pieśniarz. Oczywiście test zrobiłem, czy się wszystko dobrze nagrywa, i ponownie walczymy. On ma niezłą tarczę. O, ciekawą. Jak na poziom 26 oczywiście. Ruszamy, broń zmieniłem, chyba wam pokazywałem, młocik niezły. Ale gitary po 100, 120, 140 były. A tu nadal mam słabą broń. Miejmy nadzieję, że za niedługo to się skończy, około poziomu 60. Nawet skok o 20 by był zauważalny. O, pokonany przeciwnik. Dosyć dziwnie się nazywa, ale to nie zmienia faktu, że nie należy uśpić swojej uwagi. Kolejny znowu, każdy tu jest słaby, nie ma żadnego problemu. Więc musi pójść solidny atak. Oczywiście do buław mam premię wynoszącą 12. Z kolei mieczy 10. Także 2 punkty, średnio licząc 20% więcej, chociaż nie do końca daje to taką premię. Mocne ataki za prawie 300, krytyki też się często zdarzają, przecież mamy mistrzostwo prawdopodobieństwa tych krytyków. Wysokości się akurat nie zmienia, ten też dosyć silny. Wada z prawą tarczy. Jaką ma zbroję? No sporo, niezłą, nie, tarczę jednak słabą. Broń jedna z pierwszych, jak mnie mam. No nie, troszkę lepsza. Ale jeżeli byśmy odebrali bonusy, tak by właśnie było. O, mieliśmy przeciwnika niedawno o podobnej nazwie. Może to duch dehumanizacja, ale tu chyba nie można mówić o osobach, chociaż w zależności jak ktoś uważa. Czy to są jednak osoby w świecie wirtualnym, czy po prostu same pojedyncze, zero-jedynkowe twory. Mogłem też na odepchnięcie się tu zaanonsować, jednakże na razie nie jest mi to potrzebne. Wolę co innego wzmacniać. Odepchnięcie w pewnym sensie jest defensywne. Tylko tu by się przydały jak największe obrażenia do tego, żeby nie gonić za przeciwnikami, którzy nie są skorzy przyjść. A nie mam na tyle magii, żeby mieć umiejętność, która do mnie przyciąga. Nawet raz na walkę. No widzicie, jak ładnie idzie. Po kilka setek, każdy atak. Zauważyłem, jakbym miał za mało pancerza. A właśnie, nie przejrzeliśmy asortymentu, to trzeba zrobić jak najszybciej. Ale może już po 60. Coś nam się nowego odblokuje. No trochę jak widzicie, nie po kolei, a to pierwszy odcinek z tej sesji nagraniowej. Tu ma akurat setkę, więc niezłą. No i zwyciężamy bardzo ładnie. Jeszcze chyba jeden przeciwnik wystarczy, jak nie to dwóch. Miecz z intelektem już widzę, jednoręczny. Ale słaby. Tarcza niezła. Skąd on ma tyle pancerza? Co to za zbroja? Zbroja by musiała dodawać blisko 1000, żeby tak się udało.
Mogłem zobaczyć, jak on używa tej tarczy. A zaraz. A nie musi mieć ponad 1000, wystarczy około 500, gdyż ma ten na ramienniki. Ale możemy sprawdzić, jeżeli nie spadnie, do czego zamierzamy dopuścić. I to bezpośrednio. Nie jest jakiś specjalnie silny, ale jak widać, coś nam tam robi. I przewiercenie przez życie gotowe. O, 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 teraz zobaczymy. 555. No i mamy poziom. Tutaj śrubowałem obrażenia. Więc nie umieszkam tego kontynuować. I teraz sprawdzimy, co się kryje. 120, jak na 75 to słaby. Też tego bym nie chciał. O, 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 poczekajcie. Dwuręczny. Ach, miałem nadzieję, że jednoręczny już bym brał. Na 27 poziom, widzicie? Taki miecz. A już miałem nadzieję, że jest jednoręczny. Tę tarczę sobie dobył. O właśnie, coś jednoręcznego takiego. Ale nie 80, bliżej 90, 95. Bym chciał zdobyć, żeby ta tarcza jednak się liczyła. O, tu sporo na 75 jest przedmiotu. Tutaj wcześniej są dobre rzeczy. O, tu mamy 12 do intelektu. Przykładowo. Jak widać, jak nic nie ma. Teraz w pancerzu. Może coś się trafi. 61 już możemy powoli patrzeć, ale tu akurat nie ma nic ciekawego. O, 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 nie, za słabe. Trzeba coś lepszego. Tu 10 do intelektu z takim pancerzem, ładnie, siła. No ale to już było. Teraz trzeba nam nieco lepsze przedmioty. Tutaj hełm chce, tak najlepiej. No, 400 obrony i 20 do witalności. Cena nie gra roli. ...170 jednak za mało. No dosyć słabe, trzeba czekać. O, to chyba mam. Czyli witalność 8,75 pancerza. No nie, mam troszkę słabsze, ale tam jeden punkt nieważny. Jakby było 10, jak najbardziej bym skorzystał. Tutaj liczę na 140 dwuręczną. No i niestety się zawiodłem, wracamy. Za ile reset? Za 12 bitew, więc jeszcze trochę. A musimy nabić kolejny poziom, żeby pokonać bossa. Wątpię, że w tym odcinku się uda, ale oczywiście będziemy próbować. No już pod 60 podchodzimy, dłużej się będzie zdobywało te poziomy. Dałoby się tu taka umiejętność gorączka złota, że zamieniamy przeciwników jak król Midas w złoto i nie mogą się ruszyć. Mogłoby to tak rzadkie, a nawet rzadsze niż krytyk ten, który my teraz mamy, żeby później przeciwnik nic nie mógł zrobić, nawet jakbyśmy mu obrażeń nie zadali, to by to był taki krytyk ostateczny. Możemy spróbować tym, nie udało się tym razem. Jest to niezwykle losowe, więc nie ma co liczyć. No tu teraz ja przesadziłem. No do 16 gitara nic mi nie zrobi. No widać, to tam na 44 poziom były po 140. Oczywiście nie wiem, czy tyle masterek byśmy uzbierali, żeby no było to lepsze niż w tym przypadku z dwóch źródeł. No więc nam jeszcze trzeba przynajmniej 10.
Aha, jak widać on to ma. Tu musi mieć sporo. Myślałem, że o 100 więcej. Chyba, że hełm ma niezły, zaraz się dowiemy. O, Whirlwind, no to chyba się nie dowiemy. Co on miał? Ładnie wchodzi, chociaż chyba tylko jeden punkt damy lub nawet wcale, ale nie, to niemożliwe. Że wcale, chyba, że mam gdzieś z innego źródła. O, na przykład tak jak on. Ma tu jeden i może mi teoretycznie wykonać nawet w tym ciosie. Z Whirlwindem, bo właśnie tak się uaktywnia. Opatrzcie, 150 gitara. Poziom 47. No, jakbym ja taką miał broń dwuręczną na tym poziomie, to naprawdę. On nawet nie zdąży jej użyć tak naprawdę. Ma magię, na której zbytnio polega. My tak nie będziemy. No i myślę, że każda seria będzie coraz ciekawsza, tak? Pokonany. Nie wiem w jakiej kolejności, ale tak jak mówiłem, dwie bronie dystansowe i bard. To mam w planach. Może jeszcze coś więcej dojdzie? Odnośnie rodzajów postaci, a jakieś tam sposoby gry to też powinny być. O właśnie, poziom trudności powinniśmy tu regulować, jak już wcześniej mówiłem. Osobno dla tej areny i osobno dla mistrzów. No i żebyśmy mogli cały czas każdego z tych bossów pokonywać, ale oczywiście nie dostawalibyśmy tyle korzyści co za pierwszym razem. Tego mi właśnie brakuje. Chociaż w dwójce i w Reduxie nie było takiej możliwości. No ale tego mi bardzo brakuje. Żeby dostawać powiedzmy, no nie wiem, żeby trochę było, 10% tego już mi myszka szwankuje. Ale nieważne, ma ujemną charyzmę chyba. No a tak. Powiódł mnie, próbuje mi coś zrobić, ale nie daje rady. Nie ma niezłą obronę, chociaż żadnej aury. Jest, co za młot. 40, słabiutki. No nie. Dobra, na razie jakoś idziemy. Ale muszę coś z tym zrobić. Atakujemy. Podstawowy atak wystarczy, wystarczył. Zwiększone procentowo szansa. O właśnie. W Reduxie dwójki. Nie wiem czy był jedynki, ale w dwójce na pewno. No co też prawdopodobieństwo skuteczności ciosów. Jakimi zadajemy obrażenia. Są one jednak nie teoretyczne, a już praktyczne. Oczywiście to jest średnia ze 100 ciosów, ale i tak dobrze, że jest to napisane i to się zmienia oczywiście o kolejny Whirlwind, no. Rekord to chyba 4 w odcinku. Więc nieźle. Po tych tutaj zobaczymy ile bitew nam brakuje. Spodziewam się, że od 0 do 2. To znaczy od 1. Ponieważ to 0... No jest tak jak 1. To mi chyba tutaj wiercą, mam nadzieję, że nie słyszycie. Atak musi pójść faktyczny. Teraz sobie tym pomożemy, żeby obrona zeszła. Niestety nie. Oczywiście przepadałbym też za 4, 5 i 6, ile nie byłyby to typowe planszówki, tylko no tak jak tutaj mniej więcej. To by było dobre. Oczywiście mówię o kolejnych częściach tegoż uniwersum. Można to już w sumie nazwać uniwersum, ponieważ długo się ciągnie i... Nie wiem czy odnosi, ale na pewno odniosło w przeszłości ogromne pozytywne rezultaty. Tu 30. No niesamowicie na 30 poziom. Chociaż może bliżej na 20. Udało się. No już spore obrażenia. Wcześniej charyzmą mi się udało zadać obrażenia. Mam jej trochę. Ale nie zawsze jest skuteczna.
względem kilkadziesiąt, jak 30, 40, no ale zawsze coś. Takuje mi ciągle z tymi samymi obrażeniami. Kolejny Weird Wind, już trzeci. Ciekawe do ilu dojdziemy. No ale 3 to już dużo. Słabizna, do 40 myślę ten buzdygan. O, 30, czyli jeszcze mniej. Mógłbym próbować pod... No tu nie ma szarży, ale odpychanie przeciwników. I tak ich pokonywać, szczególnie na tych krótszych arenach. No ale tu widzicie jakaś blokada powyżej 18, nie mogę nic zrobić. A normalnie się da, więc to jest bug, a nie że... no... Fakt, że się nie da... Znaczy da się więcej, ale tu akurat mi się nie udaje, więc to nie jest wartość graniczna. Ogier się nazywa. Zupełnie jak koń. Dosyć młody. No ten jest dosyć bardziej pancerny. Myślę, że zbroja około 800. 700. To mamy 30 czy 155. Powinno być o 100 więcej. Buty też jakieś kiepskie. Jakbyśmy mieli tarczę już ponad 4000, by spokojnie było tego pancerza. Jak jeszcze hełm, to może ponad 4,5. Wolne ataki, ale skuteczne. Gale'a nie używam. Karygodne. Dopiero 16 minut, a mam wrażenie, że jakby już bym nagrywał któryś odcinek z kolei. No jeszcze się nie odnowiło. Może tak mi się uda. Teraz. No niestety trzyma się. I to już bym mógł mieć z odpychaniem. Przydałby się jakaś umiejętność wielostrzał, że kilka strzał wystrzeliwuje. To by było ciekawe. Znaczy kilka, no. Dwie, trzy, nie więcej niż cztery. Gdyż byłoby to za mocne. Tutaj tym bardziej, gdyby jeszcze było odpychanie. No na przykład wtedy by były mniejsze obrażenia od jednej strzały. Czy coś takiego. Procentowo by wzrastały. No, by się coś takiego właśnie przydało. No, ładnie padł. Szybciutko. No widzę, mam jakieś opóźnienie z tym, ale... Z dźwiękiem, ale nie ma problemu. Wy słyszycie to nader dobrze. O właśnie, zero bitew. No nie brak mi tu tego, trzeba posprzedawać, żeby nie było galimatiasu w skrzynce. Tak możemy ją roboczo nazwać. Poprawi Gale'em. Spodziewałem się, że to nie wystarczy. No to teraz przysunę się i atakiem. Jeżeli on nie będzie typowo kończący, a jest. Chyba agility na to wpływa, że się nie spada. No i teraz patrzymy. Ja to z perspektywy tylko na tą arenę mistrzów tutaj. Nie mam żadnego godnego przeciwnika, chociaż kilku się zdarzało, ale raczej to jest prawdopodobieństwo. Nieomal zawsze, że taki będzie. O, tu widzicie, setka zwykła, 85. Nie wiem, czy nawet wziąłbym 85 jednoręczną. Znowu ten miecz. 95 i 10 do siły. To na jaki poziom? 27. Ja chyba go miałem, zaraz zobaczę. Co jest z myszką? Ale nie, zostajemy przy tym, tu mamy przecież 15 do życia, no to nie można narzekać. 65, o 170, no to już takie bym sobie dobył. Jakiś to ogromny przeskok pomiędzy poziomami. Już mieliśmy setkę. Też trzeba patrzeć na klasy, jeżeli ma się premię. No i dobrze. Idziemy tutaj na pancerze popatrzeć. No to poziom 60. Tu nie za dużo mamy. Armorer 700, no ale chyba za mało.
400 widziałem, czy to nie jest zbroja przypadkiem, tak. Armorer 700, nie. Jakoś mnie to nie przekonuje. Coś dobrego się trafi. 305-10. Trochę mało. Ale zobaczymy, aha, jaką ja mam tarczę. Taką 305-10 hełm. No, możemy sobie go dobyć, a nie tutaj. Tutaj zaś, gdzie on był? O, tutaj. Nie pasuje mi co prawda tutaj, no ale już weźmiemy. Trzeba zmieniać. Nie no, ja muszę go posprzedawać. Za bardzo mam zaśmiecony ekwipunek. Nie wiem, po co mi był tu intelekt. No niech, to niech jeszcze zostanie. Tarcza również, chociaż pewnie zdobędę lepszą. Dwuręczny, widzicie, podobny miecz. Przed chwilą go mieliśmy, tylko żebym sobie czołowej broni nie sprzedał, chociaż tu chyba nie jest to możliwe. No dobra, wystarczy, trochę oczyściliśmy tego ekwipunku, tu proszę o 140. 180 jest nawet, ale 67. Widzicie, losowo mogą się ciekawe, o tu na przykład na 28 jest setka, na 24 jeszcze z siłą, niesamowite, chyba ja to miałem nawet. Coś kojarzę. No dobra, 22 minuty. Ile jeszcze do kolejnego poziomu? To widać tutaj. No jeszcze sporo, mógłbym tu skończyć odcinek, nie wiem czy bossa byśmy dali rady pokonać. A dobra, zrobimy dłuższy, chociaż... A może jednak nie? Tak się właśnie zastanawiam. No, chyba lepiej krótsze, bo te dłuższe już się nudzą po pewnym czasie. A więc teraz myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć!